Siemanko, z tej strony Avengar, a to już 34, jak mniemam, odcinek naszej serii. Obecnie znajdujemy się w Grobowcu Olbrzymów, tam na dole widzimy Los Izalith. Swoją drogą stąd wygląda całkiem ciekawie. Aczkolwiek oczywiście nie mamy dostępu do całego, no ale cóż. No w każdym razie w ostatnim odcinku pokonaliśmy czterech króli, więc jako, że tu miałem odblokowane ognisko, to od razu odtąd zaczniemy. Nie będziemy tutaj, prawda, jakoś kombinować. Tutaj jak dojść, to każdy sobie poradzi. I od razu na wstępie mamy Patchesa. Good day. You look reasonably sane. What are you doing in the catacombs? Are you a cleric or something? No i to oczywiście w zależności od tego, jak wolimy, tak naprawdę możemy odpowiedzieć tak albo nie. Z tego co pamiętam, to robi różnicę, jeżeli chcemy od niego kupować przedmioty i chyba trzeba odpowiedzieć nie. W każdym razie, no zobaczymy, odpowiemy, że nie, no bo nie jesteśmy. No? Really? Then I'd have no qualms telling you. There's a fine stash of treasure right down that hole. I found it first, but, well, we're friends now. So I'll split it with you. In any case, have a look. It'll shimmer you blind. No tak, oczywiście ten domyślny uśmiech każdej postaci musi być, prawda? Natomiast oczywiście Patches nie jest postacią, której możemy ufać, więc zaraz wylądujemy po prostu na dole. This is what I do, my friend. The trinkets I'll be stripping off your corpse, that's the real treasure. No właśnie, no więc tak to już jest z Patchesem. Natomiast teraz tak, tutaj są na początku zaraz dusze. Jest to dusza dumnego rycerza, właśnie latarnia czaszki i druga dusza dumnego rycerza. Więc jeżeli jakimś prawem nie znaleźliście nekromantów czy cokolwiek, lub po prostu jakimś cudem nie zdobyliście tej latarni czaszki. A, wow, swoją drogą, tu jest kawałek kręgosłupa, całkiem fajnie to wygląda. To tutaj, no do Patchesa da się jakoś jeszcze dotrzeć bez tej latarni, natomiast w tym momencie jak tutaj już was zrzuci, to musicie tą latarnię zacząć używać, ponieważ ona jest po prostu must have tutaj w Grobowcu Olbrzymów, ponieważ bez tego się no ciężko naprawdę, no w takiej ciemności jeszcze ty właśnie. A natomiast tutaj mamy Re, która została tutaj zdradzona przez Petrusa. Oczywiście pogadamy sobie z nią. You're no hollow, are you? Thank goodness. Please be careful. There are two fierce hollows not far from here. They were once brave knights, my former escorts. Who would let such strong spirits be hollowed so? Heavens, is there nothing? Nothing at all to be done. Aha. No więc oczywiście ona tutaj będzie ujadać. Będzie ujadać, że jej eskorta zginęła. My pamiętamy, że miała dwóch rycerzy ze sobą. Już ich tam widzimy, prawda? A teraz mamy ich na głowie. I teraz tak naprawdę mało co widać. Ale oni nie są jacyś super trudni. Ten tutaj rzucił sobie regenerację z tego co widzę, ale to nic nie zmienia. Ale nie uderzaj, Rey. Proszę cię. O, widzicie. To nie jest jakieś wyzwanie, zwłaszcza, że mamy już poziom prawie 90, co tutaj już mamy naprawdę mocne statystyki, bijemy całkiem sporo obrażenia i życia mamy tyle, że niektóre hity możemy przyjąć nawet. You banished those two hollows, did you? It pains me to think of the trouble my failings have caused. I am certain that both Vince and Nico are grateful to you. Thank you so very much. Here, these belonged to them. You deserve them more than I. No właśnie, za pokonanie ich dostajemy cud regeneracja, który jest całkiem fajny, ciekawy. I am certain that both Vince and Nico are grateful to you. Thank you so very much. No i generalnie ona jest uratowana, prawda? I to jest tak jakby ciąg dalszy wątku z Petrusem.
Ona teraz oczywiście, jeżeli ją tutaj zostawimy, ona wyjdzie sobie tam na powierzchnię, będzie się modliła w kościele i od niej będziemy mogli dalej kupować cuda, tak mi się wydaje. Chyba tak. No teraz niestety nie możemy, natomiast przeczytamy sobie oczywiście opis regeneracji, co by nie było. Powszechny cud wśród rycerzy kapłanów stopniowo odnawia punkty życia. Strzeżcie rycerza kapłana pobłogosławionego regeneracją, bo trudno będzie go zgładzić. No, prawda jest z tym w tyle, co powiedzmy połowę, ponieważ jak widzieliście, no, koleś używał regeneracji, dostał dwa hity i tak się złożył. No ale to wynika z tego, że po prostu używam najlepszej możliwej broni do skalowania z siłą chyba i naprawdę mocno bije. Teraz tak, tu mamy grudkę białego tytanitu. I w momencie jej zebrania pojawiają się tutaj na dole o takie, nie wiem co to są, słupy trupów po prostu. Nie są one jakimiś wymagającymi przeciwnikami, natomiast mają tendencję do kładzenia się. O właśnie, do takiego ataku i jeszcze do takich spiralnych ataków, które dość potrafią zaboleć. Ale generalnie nie są jakimiś wymagającymi przeciwnikami, więc... No ale generalnie pojawiają się tutaj dość często. Uwierzcie mi, że jeżeli chodzi o... Cały czas mówię katakumbę, chodzi o grobowiec oczywiście. No tak się chyba przyłapałem teraz, że powiedziałem katakumbę znowu. No, w każdym razie... Są tutaj dość często spotykane te słupy. Truposzy. Nie wiem jak to nazwać, szczerze powiedziawszy. Nie wiem jak się to nawet nazywa, jeżeli chodzi na przykład o wiki czy cokolwiek. Ale to jest szczerze powiedziawszy mało ważne. Jak nie nazwiecie przeciwnika, to wszyscy od razu po wyglądzie widzą o co chodzi, prawda? No i to na tyle tutaj na dole. O, tu się wychodzi na górę. Po drabince ładnie, pięknie. Jak to przystało na Dark Souls, oczywiście mamy fajne przejście. Ponieważ dlaczego nie, prawda? I teraz może pójdziemy w tamtę stronę? Najpierw? Tutaj mamy... O, w dupę. Chyba się wdupiłem troszkę. No, tam nie idź. No, chyba się wdupiłem mocno. Fuck. Niedobrze. Damy radę. Albo nie damy rady. God damn it. No nieźle. No nic. Mówi się trudno, żyje się dalej. Albo i nie. Straciliśmy człowieczeństwa i odwróconą pustkę, ale to mało ważne. Generalnie, jeżeli chodzi o to przejście, to jest ono oczywiście tutaj. Więc po prostu wrócilibyśmy po tej krawędzi do Patchesa, widzicie? Natomiast ja chcę odzyskać moje duszyczki. Tylko, że cholera, zeskoczyłem tam jak głupi. Ile tu jest tych szkieletów pode mną? W sumie... Czy to ważne? Gdzie jak się wejdzie po prostu, zabijając te dwa pierwsze na przykład, tutaj zeskakując, to... Lajcik. Jest tam jeszcze ktoś? Nie widzę ze mną. Jak widzicie, generalnie to jest kuźnia. I tutaj mamy kowala, który ma duży boski żar. Więc jeżeli ktoś szuka dużego boskiego żaru, to on jest tutaj właśnie w katakumbach. Tfu! W katakumbach. W Tomb of Giants, matko. Będę się motał cały czas chyba. No i generalnie, jeżeli chodzi o to, co tam na dole jest, to tyle. Czy tu jest coś na krawędzi? Chyba nie. Tam jest tylko jeden łucznik na samej górze, którego da się zabić tylko z dystansu. Nie da się tam wejść w żaden sposób, z tego co pamiętam. No właśnie.
Więc tak naprawdę lepiej go olać i pobiegnąć do drzewa na górę. Co ty robisz? Postaci moja, wytłumacz mi. Ominąłem strzały w bardzo ciekawym stylu. I oczywiście ten teraz... A nie, o dziwo. Nie wyciągnął żadnej takiej sensownej broni. Więc wejdziemy po prostu na górę. Te strzały też swoją drogą mają takie wielkie paście. Teraz to wygląda tak, jakbym, kurde, w ręce ją miał po prostu i on jest na górę. No i mam oczywiście ciąg dalszy olbrzymich szkieletów. Natomiast, no, Tomb of Giants, jakby się domyślić, to jest dość normalne. O, tu jest drabinka, właśnie. Tyle tylko, że... co? W zasadzie, no, mało to zmienia, one nie są jakieś przemocarne. O, widzicie, tam mamy... Tam walczyliśmy wcześniej z Pinwheelem. Tutaj mamy te światełka śmieszne, które nas prowadziły na początku, więc no, to jest wszystko na jednej płaszczyźnie zawarte. Tak jakby tam obok. Natomiast my chcemy tutaj się dostać. Do tej duszyczki, którą jest oko śmierci. Aha, no to do gravelordowania graczy. Co my mamy tutaj dalej? Duszę dumnego rycerza i tutaj jeszcze z tej strony jak się zeskoczy, to o, lądujemy tutaj na półce z duszą dumnego rycerza. No i w zasadzie okej, zeskoczymy tutaj. Za wiele się nam nie stanie. I wracamy stąd, yo. Nie ma co tutaj już dłużej siedzieć, tu już nic nie ma ciekawego, więc ciśniemy z powrotem do Patchesa. Rozmówić się z nim, że tak powiem. Natomiast jest jeszcze jedno ognisko dalej, tak, więc tam sobie odwrócę pustkę. Oh, you! I... Well, let's just calm down. Talk about things. I did you wrong, but I didn't mean it. These temptations, they can, well, overcome me. You know what I mean, don't you? Please, forgive me. You and me, we're jolly undead outcasts, aren't we? I teraz, szczerze, nie wiem co odpowiedzieć, ale chyba jeszcze raz nie. Tak mi się wydaje, że jeszcze raz nie i dostaniemy od niego tyle człowieczeństwa. Oh, for heaven's sake, let's not mope about, eh? You're still alive? I said I'm sorry? Wait, I know. Here, take this. It proves something, doesn't it? Właśnie, myślałem, że człowieczeństwo. No i patrzę sobie generalnie. I did you wrong, but I didn't mean it. These... Tak, tak, tak. Patchesa generalnie możemy spotkać tutaj pierwszy raz, albo możemy go spotkać... Tam jest przedmiot. Lol. Albo możemy go spotkać już w katakumbach. I on tam wtedy też nam oczywiście dokuczy, tylko że tam jak nam dokuczy, to umrzemy. Natomiast w miejscu, w którym jesteśmy, możecie zobaczyć, że mamy pierwszego szkieletowego psa. Znaczy tego one się nazywają. Tak wyglądają zresztą. I generalnie są strasznie upierdliwe, jeżeli chodzi o ataki, ponieważ jeżeli was... Jeżeli wstają do góry, to nie chcecie przyjąć od nich hitów. Ponieważ... Damage, który robią wtedy z całego komba jest tak masakryczny, że nawet mając 40 vitality spadacie na kombo. I to jest bez żadnego wyjątku. 40 bita i tak schodzicie na kombo. Ops, mała ścinka. Ale już, jak możecie usłyszeć. Ktoś sobie do nas tuptał. O właśnie, to ty. Teraz pytanie, drogi panie. Jak ja chcę cię zabić? Może się cofniemy jeszcze. Tutaj na większe pole chcę cię wyprowadzić troszkę. O. I oczywiście Baxter mi się nie udał, no bo po co miałby?
Gdzie się cofałeś, pajacu? No, 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 no. Dobrze, mamy cię. Trochę nieciekawy widok. Grudka białego tytanu to nic szczególnego jak dla mnie. No ale cóż. Walka łatwa to i nagrody się nie ma co spodziewać dobrej. Natomiast tutaj mamy rundę drugą. Z piesełem. Natomiast no, nie oszukujmy się. Broni na siłę są na tyle potężne, bym powiedział, że... O, wow. Kopłeś mnie w trochę złą stronę, stary. Jakbyś mnie kopnął kawałek dalej, to nieźle bym się przejechał. Potrzebujesz skok. O, pewnie. Być może tam jest jakiś skrót, natomiast ja nie jestem ryzykantem. A że nie znam Tomb of Giants, ponieważ... Znaczy, nie znam. Nie znam w sensie takim, że... Starałem się tu bywać jak najmniej. Nie lubię strasznie tej lokacji i... Już, mam cię. Spokój. Niedobry pies. Niedobry. Teraz tak. Tutaj jest przejście. Stąd ten rycerz przychodzi generalnie. Tak? Czy ja coś powaliłem? Coś? Zgubiłem się. Jak to? Nie stąd. To coś mi pomieszałem mocno. Przecież on przychodzi z dołu. O co chodzi? O właśnie, stąd. Dobrze. Tak mi się wydaje, że on tutaj jest gdzieś ustawiony. I on piluje tutaj tarczy z wizerunkiem. Gdzie jest tarczy z wizerunkiem? Gdzieś tutaj powinna być. Pojęcia prosta, pamięta. Tarcza z wizerunkiem. Jest. Przerażająca tarcza okultystyczna chroni przed bronią boską i błyskawicami. Została ona stworzona przez okultystów, którzy w swej zuchwałości próbowali zabić samych bogów, wykradając moc Gravelorda Nito, pierwszego z nieumarłych. No więc widzicie, no, no, to jest tarcza, która ma naprawdę niezłą odporność, jeżeli chodzi o błyskawice, na fizyczne też nawet, na ogień. Także no, całkiem ładnie to wygląda. Wymaga 16 wiary, tak, tak wiecie. No, obrażenia boskie, tak? No, no, znaczy, no, chroni przed obrażeniami boskimi, więc automatycznie, no, tam to troszkę tej wiary wymaga. Tam chyba można nawet zeskoczyć na dół, natomiast myślę, że przejdę się tam. Już się nałaziłem tyle, to już kawałek jeszcze więcej mogę przejść. A, tu jest szkielet i pies naraz, tak? Da się wydurować samego szkieleta? Da się. Słodziutko. No, 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 no. Tak, tak, tak. Koniec. Co to wypadło? Murakumo. To zaraz przeczytamy, bo chyba takiego itemu nie mieliśmy jeszcze. God damn it! Uspokój się, psie. Leżeć. No. Po mordzie dostaniesz, to się skończy. A, to tam trzeba z góry zeskoczyć chyba. No, no to wychodzi na to, że jednak ta wskazówka miała jakąś rację bytu. Natomiast ja... Potrzebuję człowieczeństwa. No tak, to jest fakt. Tutaj będzie przydać nam człowieczeństwo. Generalnie w ogóle w Tomb of Giants raczej nie zdarzają się inwejdy. A przynajmniej no, mnie to nigdy nie spotkało. Raz może. Myślę, że podniesiemy sobie dostrojenie, żeby troszkę więcej piromancji używać. Nie dlatego, że muszę, dlatego, że lubię raczej. Naprawimy sobie oczywiście ekwipunek, odwrócimy sobie pustkę, ale chyba nie będziemy tu rozpalać tego ogniska, nie ma to jakiegoś większego sensu. Tak mi się wydaje. No i okej, ciśniemy dalej. Myślę, że cały tump możemy zrobić nawet. Tylko teraz tak. Nigdy nie zostawiajcie tych mobów tutaj, nie schodźcie na dół, bo one potrafią followować. Nie muszą, ale mogą.
to nie jest zasada, że one tam zawsze followują, tylko powiedzmy, że im wolno. Fuck. Pieseł. Koniec. Nie tak. Jezus, zawsze się gubię w tej klawiszologii. Nie wiem dlaczego. Jakoś tak. Generalnie, jeżeli chodzi o tamten przedmiot, to jest pierścień srebrnego węża? Coś takiego? A on daje wam dodatkowe dusze za zabijanie. Po prostu. Najzwyczajniej. Więc jak tam zabijacie, dostajecie tam powiedzmy 1000 dusz, to on tam dodaje ileś tych dusz. Tu się coś zbugowało. Coś sobie w teksturach siedzi. Jo. O, mamy dwa pieseły naraz. Słodziu. Tylko dobrze, że nas powalił pierwszym uderzeniem, bo byłaby niezła beka. Dobra. Tam widzicie w tle czeka jeszcze jeden. Chyba można go nawet dominąć, można go wolać całkowicie. Ale no, już. Co zrobił, szalony? Dobra, spoko. Mnie to leży, ja tam nie lubię tych psów. No, tutaj już widzicie, mamy zejście. Jest drabina, której chyba nikt nie używa, bo nie wiem po co. I tutaj zobaczcie, mamy całkiem ciekawy widok. Takie wielkie drzewo. O, właściwie nawet kilka widrzech. No, prejdę sam oczywiście. Nie wiem nawet co to jest za miejsce, ale tam na dole chyba jest woda. Całkiem fajnie to wygląda, ciekawe, naprawdę ciekawe miejsce. No ale okej. Tu już nam latarnia nie będzie potrzebna. Idziemy tu i w tym momencie. Blizzard! Stój! O, na czymś go nie trafiłem, bo co? Dlaczego? Czemu nie zostaliśmy zaatakowani? O, jest. Tam się pojawia mroczny paladyn Leroy. Znaczy no, mroczny duch paladyna Leroya. On nam pomagał. Nie rozumiem, czemu nas atakuje. Ale w każdym razie strasznie opłaca się go zabić. Bo można zdobyć jego tarczę i jego broń. No. Jakiś przedmiot. Co dostaliśmy? No, niech ten napis zniknie. Podniosłem przedmiot i co? Człowieczeństwo. Super. Dar i Sanctus. Właśnie. Jego tarcza, o ile jego broń nie jest jakaś szczególna. Moim zdaniem przynajmniej. Tu tarcza jest... O! Murakumu miałem przeczytać jeszcze. To się dowiedziemy. Wielki zakrzywiony miecz wykuty przez mistrzów kowalskich ze wschodu. Ta niezwykła broń nie jak katana, ale jest cięższa niż maczeta Nata, co sprawia, że dzierżący ją wojownik musi wykazać się nie banalną siłą, zręcznością i wytrzymałością. No i to jest faktycznie, to jest wielki zakrzywiony miecz. On ma przejść niego od zręczności, co prawda, ale wymaga aż 28 siły. Ale on ma dużo, dużo większy zasięg, jest naprawdę ciekawy. Natomiast co tam dalej? Dar. Tak jest, tutaj. Dar wymaga od nas 50 siły. Ma skalowanie A z wiarą i bez siłą, więc to jest całkiem ciekawa broń. Ale jeszcze wymaga 30 wiary, właśnie. Co daje tam obrażenia fizyczne, magiczne i tutaj mam właśnie świętość też wliczoną w obrażenia. Legendarna broń Białej Drogi przekazywana wieki temu w ręce nieumarłego paladyna. Ten kawał żelastwa unieść może tylko wojownik o iście stalowych mięśniach, ale pobłogosławiony obuw skutecznie przetrąca karki sługom ciemności. Co by też wyjaśniało, dlaczego Leroy jest akurat w Tomb of Giants, ponieważ prawdopodobnie próbował się porwać na zabicie Gravelorda, natomiast jako że mu się chyba nie udało, no to cóż. Natomiast Sanctus ma bardzo ciekawą właściwość, którą być może jest tutaj nawet wypisana. Legendarna broń Białej Drogi, przekazana w ręce nieumarłego paladyna, nadal tli się w niej ognik magii, która ją niegdyś przesycała, dzięki czemu rany jej właściciela goją się nieco szybciej. Właśnie. Sanctus jest tarczą, która ma tak jakby wbudowany w siebie czar regeneracja. Jest to naprawdę świetne z tego względu, że no... powstał specjalny build nawet,
na tej właśnie tarczy, na chyba murach, nie wiem czy na Murakumo konkretnie, albo na Suerze może. Jest jedna broń, która też z hitami regeneruje nam zdrowie, wiecie? I to właśnie na tej... na tejże broni powstał właśnie ten build, razem z tą właśnie też tarczą, z tam z regeneracją i z czymś jeszcze. Co tu nam wypadło z tego? Na fuk, nie zauważyłem. Grudka biegu tutaj nie to. O, czyli z tego lecą grudki. Tak swoją drogą. I tutaj generalnie od razu robicie unik. Właśnie przez tego kolesia tutaj z tym. On zawsze, jak przejdziecie, wysadzi wam buta. Od razu. I to jest strasznie upierdliwe, ponieważ tutaj zaraz krawędzi i od razu się umiera. Ja tak zginąłem chyba ze 2, ze 3 razy. Nieraz się nie udaje i też jest upierdliwie. I tutaj jest jedna z lepszych farm, jeżeli chodzi o itemy. Znaczy, itemy. Jeżeli chodzi o dusze. Farmy dusz są tutaj świetne. Tam na dole jest woda, w której się respią takie małe szkielety, które biją strasznie, strasznie mocno. Natomiast no, dają tych dusz niewiele, no ale się respią strasznie szybko, bo z każdym naszym krokiem, więc myślę, że wyzabijemy wszystkich panów Pinwheelów. Czemu we mnie strzelasz? Co ja ci zrobiłem? I chyba nawet nie tylko na dole się respią, tutaj widzę, już idą, widzicie? I za zabicie jednego takiego jest 121 dusz, czyli wcale nie jakoś super dużo. No ale jako, że chcemy wszystkie itemy, to... No widzicie? I one się tu już respią. Sztaba jego tytanitu mi wypadła. Słodko. Gdybym używał jakiejś broni, która by ich wymagała, to by było naprawdę super. Ale nie używam. Maska, 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 maska. A, guzik, a nie maska. Dobra. Gdzie tu są jeszcze jakieś przedmioty? Gatemet. Tutaj jedno. Chyba tutaj. Tak jest. Kolejna sztaba, no. Tutaj mamy sztabę. No ale dobra. Nie będziemy już się rozglądać raczej za itemami. Pójdziemy klepać Nito. Chociaż jeszcze tutaj lukniemy. Raz, dwa. Na dole cię nic nie ma. No, tu jest przejście z powrotem tutaj na górę, skąd zeskoczyłem. Nie, myślałem, że tam coś jest, ale to po prostu te szkielety ruszają wodą. O. I tutaj mamy mgłę, aż do graveyardu. No, tu mamy chwilę spokoju. Tam na dole już nie. Więc jeżeli mamy coś jeszcze do przygotowania sobie, to lepiej to zrobić właśnie tutaj. Tak w spokoju, nie przejmując się, że tam coś nas atakuje czy cokolwiek. Może to... Szczerze powiedziawszy, nie mam do tego pojęcia, na co grę był podatny, jakby się tak zastanowić. Może na błyskawice? Prawdopodobnie na światłość, ale ja światłości nie używam, więc to zmija się z celem trochę. Teraz tak, jeszcze sobie ustawię człowieczeństwo, z tego względu, że jak zaskoczymy na dół, to stracimy całkiem sporo życia. Okej, okay. Mamy cutscenkę, więc jedziemy. No, i to tyle. Straciliśmy pół życia na wejściu i teraz tak. Przede wszystkim w walce Nito od początku staracie się trzymać tutaj. Jeżeli macie świętą broń, jasne, spoko dla was, możecie tam cisnąć do przodu. Ale Nito ma taką właściwość, że wskrzesza wszystkie szkielety, które są koło niego. A jest ich tam dalej, kilka. 15. 10, 100, 1000. Generalnie Nito do was przyjdzie. On się nie martwi. I widzicie, te moby już za nami wstają. No, widzę, że chyba dobrze wybrałem nawet. Tutaj jakaś eksplozja się szykuje.
która na szczęście zabija te szkielety wokół niego, co jest dla nas bardzo przydatne. O, jego miecz toksykuje. Swoją drogą mi to bardzo słodko wygląda. Widzę, że taka odległość nic nie zmienia. Ale generalnie zobaczcie, że Nito jest strasznie, strasznie powolny. A jego set ataków nie jest jakiś super mocny, więc... No widzę, że nie, ten atak ma strasznie duży zasięg. No ale zobaczcie, że ja tylko szedłem wokół niego i nic mi się nie stało od jego ataków, więc... I te szkielety naprawdę nie są aż takie upierdliwe wbrew pozorom w walce z nim. Ludzie narzekają na nie, ale... Koniec końców Nito sam je częściej zabija, niż co one cokolwiek robią, więc... I to tyle. Grajdor pokonany. Coś nam nawet wypadło. Tutaj mamy duszę władcy. Tu mamy Falkiona. Człowieczeństwo to oczywiste. I teraz tak. Po pokonaniu Leroya gdzieś tutaj... No tu mamy ognisko, no to jest oczywista sprawa. Ale jeżeli pokonaliśmy rycerza Leroya, to powinna gdzieś tu znajdować się jego zbroja. Tylko cholerka. Nie no, tutaj chyba. W tym miejscu. Może tu. Wiecie co zrobimy? Przelogujemy się raz, dwa i jeszcze pokażę wam tą zbroję i to było na tyle. Tak mi się wydaje. Pamiętam, że ta zbroja tu była. Nie zwracajcie uwagi na imię na postaci, to nieważne. Jesteśmy. No widzicie, jest. Pojawia się trup. No i to właśnie też by sugerowało, że Leroy gdzieś tutaj zginął. Pokażę wam tą zbroję oczywiście. Zbroja HB, to jest zbroja Paladyna. Hełm Leroya, Paladyna Katakumb. Dawno temu Biała Droga powołała pierwszego nieumarłego Paladyna w Złotej Zbroi. Dzierżąc legendarny Orys, Dar i Sanctus, Leroy wyruszył do Lordran, Krainy Bogów, z pierwszą misją nieumarłych Białej Drogi. No i to w zasadzie tyle. Więc no, generalnie... Misją, tak jak wiemy, już dowiedzieliśmy się, było zyskanie rytuału rozpalania. Natomiast wychodzi na to, że Leroy albo pobłądził gdzieś tutaj, albo nie wiem, może po prostu dostał faktycznie misję pokonania Grave Lorda, cokolwiek. Jeszcze może zobaczymy sobie duszę, tak a propos. Bo tutaj mamy właśnie przekazany odłamek duszy władcy i to jest dusza jednego z czterech królów, którzy oddali się Mrokowi, kawałek duszy władcy znaleziony u zarania epoki ognia. Lord Gwyn podziwiał daleko wzroczność tej czwórki wielkich przywódców Nowego Londo i nadał im rangi oraz fragmenty wielkiej duszy. Nie jest to cała dusza Lorda, ale i tak może nasycić naczynie władcy. No właśnie, no to jest oczywiste, ponieważ jako że króli było czterech, no to dusza została między nich rozdzielona, prawda, tak jakby cała. Natomiast czytam wam ten opis, ponieważ nie zrobiłem tego w poprzednim odcinku, za co przepraszam. Natomiast tutaj mamy również duszę Grave Lorda Nito, pierwszego nieumarłego. Została odkryta u zarania epoki ognia, jak chyba każda z tych dusz. Grave Lord Nito rządzi śmiercią wszystkich istot. Ta dusza posiada tak wielką moc, że nasyca naczynie władcy, mimo że większość jej energii została już oddana śmierci. I takim oto pozytywnym akcentem może kończymy ten odcinek. W następnym odcinku zaczniemy prawdopodobnie w królestwie Quillany, Quillac, no w tym pajęczym królestwie. I odtamtąd już powędrujemy w stronę Los Aizalith. Tymczasem ja dziękuję wam za uwagę, jestem Avengar, na razie i cześć!